dobry. Ewa Bolińska-Gostkowska, wydawnictwo Znak. Witam z ogrodu Znaku. Bardzo się cieszę, że się możemy spotkać. Mam nadzieję, że niedługo również osobiście. Chciałam Państwu na tegoroczną edycję Film do Bóg, chciałam Państwu opowiedzieć o dwóch książkach. Pierwsza to jest reportaż Ja nie mam duszy Natalii Budzyńskiej, nagradzanej autorki. Reportaż historyczny, ale historia, która moim zdaniem bardzo dobrze sprawdzi się również opowiedziana współcześnie. Dlaczego? Dlatego, że opowiada w jakimś sensie historię uniwersalną. Ale do rzeczy. Historia Ja nie mam duszy jest to historia Barbary Ubryk, znanej także jako Anna Ubryk. Historia ta zdarzyła się pod koniec XIX wieku w Krakowie, ale wstrząsnęła nie tylko tym miastem, ale właściwie całą Europą. W skrócie, jest to reportaż, historia poświęcona młodej dziewczynie, która wstępuje do zakonu. Jest to kobieta młoda, piękna, zwracająca uwagę innych osób. Trafia do klasztoru z wyboru, z powołania, z potrzeby duchowej. Niestety wszystko wskazuje na to, że zaczyna się u niej rozwijać choroba psychiczna. Nie wiemy, czy choroba miała tło naturalne, czy też być może wywołana była jakimś traumatycznym zdarzeniem. Post factum plotkowano o złamanym sercu, być może o jakimś wydarzeniu nawet związanym z przemocą fizyczną, z gwałtem. W każdym razie kobieta trafiła najpierw do klasztoru w Warszawie, potem do klasztoru w Krakowie. Co jest takiego szokującego? Mianowicie to, że siostra ta, która cieszyła się dużą sympatią i zaufaniem innych sióstr w klasztorze, kiedy ich choroba zaczyna się pogłębiać, wszyscy zaczynają szukać dla niej pomocy. Zjawiają się lekarze, no wtedy psychiatra oczywiście jest na innym poziomie, starają się jej pomóc, ale niestety to się nie udaje. Więc kobieta zostaje odseparowana. Co istotne, była dla niej szansa. Można było kontaktować się z Watykanem, który to Watykan mógł wyrazić zgodę na to, żeby kobieta z tego klasztoru odeszła i mogła szukać pomocy na zewnątrz. Mówimy o klasztorze zamkniętym, gdzie wychodzenie na świat zewnętrzny było surowo zabronione. Niestety siostra przełożona się na to nie zgodziła. Zamiast tego odseparowała Barbarę na 20 lat. Zamknęła ją w celi, gdzie po tym długim czasie nagą, ważącą 34 kg, właściwie bełkoczącą, wyciągnięto dzięki ingerencji wielu osób. I kiedy ta sprawa wyszła na jaw, wstrząsnęła Krakowem, wstrząsnęła właściwie całą opinią publiczną. Dlatego, że już wtedy psychiatria i szpitale stały na nieco wyższym poziomie, natomiast doszło do ewidentnie zaniedbania. I to takiego, który, no cóż, możemy sobie łatwo wyobrazić, że do takiego zaniedbania mogłoby dojść również teraz. Dlaczego chciałabym polecić Państwu tę książkę? Dlatego, że uważam, że mamy tutaj materiał na świetny film, na historię kobiety młodej, którą choroba psychiczna bardzo powoli się rozwijająca wyrzuca poza nawias społeczeństwa, która zostaje za tę chorobę właściwie ukarana, której nikt nie jest w stanie zaoferować pomocy i o której, mimo że cała Europa, tak jak już wiele razy mówiłam, sprawą się interesowała, właściwie umiera w zapomnieniu. Nikt nigdy nie zainteresował się samą Barbarą. Była przypadkiem, była historią, była młodą kobietą, która po prostu została ukarana za coś, za co ukarana być nie powinna. Polecam osobom poszukującym zarówno do lektury, jak i do filmu. Nie jest to być może opętanie, jak u matki Joanny od aniołów, ale wydaje mi się, że historię, zachowując oczywiście wszelkie proporcje, możemy sobie wyobrazić opowiedziano również współcześnie. Bardzo serdecznie zachęcam. Ja nie mam duszy, Natalia Budzyńska.